Reszka 13, Jawor 17. Ten? Kacper Jastrzębski, nie ma go dzisiaj. Wykreślimy. Razu ci powiem. Hubert Szachniewicz. No pewnie on ma piątkę. Tak, piątka. Hubert Szachniewicz, piąteczka. Paweł szóstkę ma. Paweł Kowalczyk. Szósteczka, tak jest. Bram. Łagun. Tomasz małego wet. Łagun. Cibora nie ma. Łagun to ten z 14. Cibora nie ma od razu. Ciborskiego go nie ma. Tylko ten Łagun to chyba 14. Ale nie jestem pewien. Czekaj, spojrzę w tym. No, protokole. Żeby nie zapomnieć.
Jesteśmy? Jesteśmy. Witamy Państwa bardzo serdecznie z hali w Kortowie przy ulicy Prawochańskiego. Ja się nazywam Magdalena Gawrońska, ze mną przy mikrofonie. Będziemy dla Państwa dzisiaj komentować mecz derbowy. AZS UWM, pierwsza drużyna z Trójeczką Olsztyn. Do meczu mamy jeszcze 2 minuty. Tak jest, do meczu mamy jeszcze 2 minuty. A właściwie to 1,5 minuty i chcielibyśmy przedstawić Państwu sponsorów drużyny AZS. Polska S.A., jeden z liderów dystrybucji części samochodowych w Polsce. Octim, firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości octów i musztard. Program wsparcia poszkodowanych pana Michała Kazimierczaka, lider w dziedzinie dochodzenia odszkodowań. British School, szkoła języków obcych. Crossmed, specjalizuje się w branży transportu technologicznego, produkcji przenośników oraz części zamiennych. I sędziowie zagwizdali właśnie nam początek meczu. I właśnie za chwilę podamy składy. Właśnie przedstawilibyśmy także panów sędziów. Sędzią numer 1 jest dzisiaj Kurowski Cezary i Gruchalski Rafał z Elbląga. Tak jest. Byli tutaj panowie sędziowie z Elbląga. Drużyną gości dzisiaj jest UKS Trójeczka Olsztyn i w ich składzie zespołu Maciej Wirchanowicz. To przy okazji syn trenera Piotrka Wirchanowicza. On gra z numerem 6. Najwyraźniej. W międzyczasie musiał zmienić swój numer. Zazwyczaj gra z numerem 8. Wojciechowski Paweł numer 1. Tański Tymoteusz numer 14. Szczepański Piotr numer 7. Sobul Bartosz numer 3, Ogonowski Radosław numer 9, Krupiński Adrian numer 15, Kozłowski Oliwier numer 8 i Madekrza Mikołaj 4, numer 4. I szybciutko przedstawimy skład AZS UWM Olsztyn. Z numerem 2 Marek Miałki, z numerem 5 Hubert Szachniewicz, z numerem 6 Paweł Kowalczyk, z numerem 13 Bartłomiej Reszka, z numerem 14 Łagun Hubert, z numerem 17 Marek Jawor, z numerem 19 Paweł Drozda, z numerem 20 Marcin Włodarczyk i z numerem 23 kapitan zespołu Jakub Kaufman. Trenerem zespołu AZS-u jest Tomasz Małek. Zaczynamy. Pierwsza piłka dla AZS UWM Olsztyn. Jakie przewidywania, Michał, przed tym meczem? Przewidywania są proste. Dwa punkty z faulem. UWM na pewno wygra ten mecz, to nie ma innej opcji w ogóle. No, rozmawialiśmy przed meczem chwilę z trenerami obu drużyn. Oczywiście przewidywania, tak jak mówisz, są proste, że AZS jest dużo bardziej doświadczonym zespołem, ale trener Piotr Wirchanowicz powiedział nam, że jego chłopcy przede wszystkim są tutaj po to, aby się uczyć i zdobywać doświadczenie. Jak jest? Już trochę tego doświadczenia mają. Nie po raz pierwszy grają zresztą z tymi drużynami. Spotykają się często też w walku chociażby. Także już nawet w tym roku grali przynajmniej jednokrotnie z drużyną AZS-u. Błąd 24 sekund. Piłka z boku dla zespołu AZS-u UWM. Bardzo dobra gra w obronie AZS-u. Jak na razie wynik 3-0 dla AZS UWM Olsztyn. Bardzo dobre podanie Pawła Kowalczyka. No niestety Paweł nie wykorzystał niezłego podania spod samego kosza. No i bardzo ładne, bardzo dobre rzut Pawła po wyjściu spod osłony. Trochę cicho tutaj się zrobiło, dobra. Z numerem 3 rzucał Sobol Bartosz. Szybki atak AZS-u. Numer 3 kontra AZS-u. Bardzo ładne podanie na próba aleju pana Pawła Kowalczyka do Jakuba Kaufmana. Niestety chyba nieudana. I kontra Trójeczki. Też także nie powiedzę, się skończyła.
Mimo tego, że póki co wynik na tablicy 5-0 dla AZS-u, trójeczka nie pozostaje dłużna. Starają się atakować kosz, nie grają bardzo pasywnie, więc mam nadzieję, że niedługo wzbogacą swoje konto punktowe. Zmiany w obu zespołach, Bartek Reszka i Tymek Tański wchodzi zmianą za kolegę Adriana Kurpińskiego. Myślę, że Państwo będą słyszeć tutaj troszeczkę trenerów przez nasze mikrofony. No tak, jesteśmy bardzo blisko boiska. Marcin Wodarczyk za 3 i zbiórka w ataku AZS-u. I 2 punkty. I najstarszy Paweł, na boisku Paweł Drozda. Nie wypominając wieku. W ogóle nie wypominając wieku. Dlaczego? Bardzo ładnie wykorzystał młody zawodnik trójeczki Olsztyn błąd Maciek w obronie zawodnika AZS UWM. Trener Wirchanowicz przed meczem mówił nam, że chłopcy z jego drużyny rozegrali kilka spotkań w tym tygodniu, więc mogą być troszeczkę zmęczeni. No tak. Ale... Pan sędzia tutaj bardzo głośno dał... Poinstruował. Tak. O tym, że nie powinni mieć żadnego stroju pod spodem, pod koszulką, a przynajmniej widocznego. Widocznego, dokładnie. Też uważam, że te przepisy są troszeczkę bezsensowne, szczególnie w tych młodszych ligach, gdzie zawodnicy nie dostają sprzętu z klubów, tylko jakby sami sobie kupują i jaki to będzie kolor. Czy to aż to ma takie duże znaczenie, to ja nie jestem aż taka pewna. Bardzo dobra obrona trójeczki. Ciągle na tablicy wyników 7-0 dla AZS-u WM. I młodzież z trójeczki Olsztyn konstruuje kolejną akcję. Bardzo dobre wejście. Bardzo ładne, bardzo ładne wejście, wykorzystanie. Wejście w tak zwaną nogę zakroczną. Jest, a to Oliwier Kozłowski. Bardzo, bardzo, bardzo było fajnie. Był wychowany Junior Basket Club. Faul w ataku. Faul Marka Jawora w ataku. No i miejmy nadzieję, że młodzież z trójeczki po raz kolejny zdobędzie punkty. Tak jest. Być może się rozkręcą i zrobi się ten mecz całkiem ciekawy, bo dlaczego nie? No mam wrażenie, że mają swoje atuty. Być może przeszkadza im trochę to, że że może troszeczkę się boją bardzo dobra obrona starszych zawodników. Pas. Bez żadnych kompleksów, myślę, że podchodzą do tego meczu. Bardzo, bardzo fajne podanie. Dobry kontratak przy okazji. Szkoda, że nie trafił zawodnik trójeczki. No i kolejne 2 punkty Bartek Reszka dla AZS UWM. 9-2 dla gospodarzy. Taki powolny ten dwutak troszeczkę. W jego stylu zresztą. Bardzo dobra penetracja. Ponowna penetracja. Chyba muszę się nauczyć jego imienia. Kozłowski Oliwier. Tak, bardzo fajnie, już bardzo fajnie. Do zapamiętania chłopak. Dokładnie. Bardzo, widać, bardzo dobra ciężar na praca. Siebie. Trenera Kacpra, Rafała Kacprzaka. Trenera Kacpra. I tak czas jest dla zespołu i trójeczki rzutem. Olsztyn. Tak jest. Hubert Szachniewicz, ostatnie punkty za 3. Chyba nowy arsenał w jego wykonaniu do tej pory chyba nie rzucał za 3 w żadnym meczu. A tu jest, rzut i od razu trafiony. No tutaj trener Wirchanowicz bardzo głośno krzyczy, że Piotr Szczepański odszedł od swojego zawodnika i został momentalnie skarcony trójką, także... No błędy trzeba wypominać, chyba lepiej teraz niż jak podczas meczu. Nie,
Nie no, koszykówka jest grą błędów, więc to nie jest tak, że się zrobi zero strat przez cały mecz i zero błędów w obronie, bo niestety, ale w koszykówce nie ma wyników 0-0. Zazwyczaj punkty zdobywa się po błędach przeciwników. Tak jest. Koniec przerwy. Panowie sędziowie ponaglają obie drużyny do wejścia na parkiet. Trójeczkę trochę z opóźnieniem, ale jednak zaraz wejdą. Mamy nadzieję, że nas słychać. W ogóle nie wiemy, czy rozmawiamy do... Spojrzymy w górę, zaraz nam powiedzą, że nas w ogóle słychać. Słychać nas? Chyba tak. Słychać nas, słychać. Dobry. Na całe szczęście nie mamy komputerów i nie widzimy komentarzy, więc... Tak jest. Ja uprzedzałem zresztą wszystkich, żeby nie włączali głosu w razie czego, jeżeli nie chcą się zawieść, ale dobra. Kolejne całkiem niezłe wymuszenie faulu. Tak jest, Tański. Tymoteusz Tański. Syn pani Agnieszki Tańskiej z Nidzicy. Warto wspomnieć, że brat Tymka jest już w Treflu, o ile dobrze pamiętam. W Gdańsku przynajmniej, a nie, w Politechnice. Całkiem nieźle sobie radzi. No i kolejny punkt na końcu. Trójeczki Olsztyn. Próba gry na całym boisku młodzieży z Trójeczki. Stały punkt programu. Paweł Kowalczyk z rogu. Za trzy. Tym razem z ręką. Tak jest, tym razem z ręką, z obroną, ale na Pawła jak już się dobrze rozrzuca, to nie ma w ogóle siły na to, żeby tego nie obronić. Mieliśmy takiego trenera w Jeleniej Górze, który mówił na takie rzuty, że to jest po prostu mistrzostwo sportowe i nie da się tego obronić. Mistrzostwo sportowe, no, godne zapamiętania. Kolejne zmiany w obu zespołach. AZS UWM, Hubert Łagun i Marcin Włodarczyk, a w Trójeczce Wojciechowski Paweł z numerem 5. Tak jest. Jaki bardzo ładny give and go. Dobre odrzucenie, bardzo dobry rzut, nietrafiony. Nie można się do tej akcji przyczepić. No proszę, nominalny rzucający rozgrywający teraz w roli podkoszowego, Bartek Reszka. No Bartka, coś nowego fizyczne pozwalają mu na grę tu do kosza. Teraz gra przeciwko Trójeczce. Chyba średnia wzrostu dzisiaj jest około 100, nie wiem, o 70 może? Nie, no chyba, że tacy mali nie są, ale no to są młodzi chłopcy, więc... Tak jest, biegają, walczą, najważniejsze, uczą się. Przed chwilą była zmiana, Maciek Wirchanowicz wszedł za Oliwiera Kozłowskiego. Także powrót do rozgrywania pod Maćkiem. Może odrobić. Jest łatwiej niż ma, gdzie znam tych wszystkich chłopaków z walka chociażby. Tak, dokładnie. Ja tutaj spoglądam cały czas na kartkę z nazwiskami. Trochę więcej kojarzę chłopaków z UWM-u. Też standardowy rzut Maćka właśnie za trzy punkty. Ale to chyba bardzo tylko w Olsztynie tablice przyjmują, co? No chyba tak, to już taki chyba znany Olsztyn jest z tego rzucania o tablicy, zwłaszcza z osobistych. A tu jeszcze Maciek właśnie dodał. Bardzo ładny przechwyt i faul. Zatrzymany kontrakt. Mimo tego, że przegrywają dosyć sporo, bo już 11 punktów, to trzeba przyznać, że grają bardzo ambitnie. W ogóle nie wygląda ta gra tak źle. Dokładnie, nie wygląda taki jakby był taki wynik. Przegrywają może niedoświadczeniem i wzrostem ewentualnie to wszystko. Sędziowie gwiznęli faul niesportowy Wojciechowskiemu Pawłowi. Czerwona akcja w kontrataku.
teraz kończy się już zawsze niesportowym. No ja bym się tutaj kłóciła, może nie z tym faulem niesportowym, ale z faulem wcześniej Bartka Reszki na młodym zawodniku. Uważam, że to wybranie piłki nie było czyste, w konsekwencji już później Paweł Wojciechowski wpadł na swojego przeciwnika i wtedy powiedzmy, już ten że faul... pole interpretacji dla sędziów jest dosyć spore. No ja jako była rozgrywająca widzę tą sytuację troszeczkę inaczej. No tak. Jak to się mówi, oliwa sprawiedliwa i Bartek nie trafił tych tak rzutów, więc chyba mieliśmy rację co do oceny sytuacji. A z tym rzutem Bartka to jest tak różnie. Czasami jak wchodzi, to wszystko wchodzi, a czasami jak nie idzie mu, to już mu kompletnie nie idzie. I nawet osobiste nie wchodzą. No to niestety, to już głowa ma największe znaczenie przy takich sytuacjach. No i przechwyt Bartka właśnie. Bartek ma za sobą sezon w Krakowie właśnie, niedawny. Gdzie raczej nie dostawał dużo do grania, ale na treningi chodził, na pewno mu się to przydało. Doświadczenie jakieś. No w międzyczasie 2 punkty trójeczki po kontrataku. No i niedokładne podanie i strata. I kolejna zmiana w zespole. No i Hubert za Huberta. I trójeczce. Hubert także schodzi, a Hubert Szachniewicz chodzi na boisko. Trener mówił tutaj, że będzie rotował dużo składem, więc tak się właśnie dzieje. Rotował? Tak. Że ma taki zamiar. No tak. Świeże chłopaki, dużo sił. Myślę, że mogą pobiegać. Mogłoby to być ich tak naprawdę siła największa. Są młodzi, wybiegani, wytrenowani. No niestety UWM zmusza ich do tego, żeby grać pozycyjną koszykówkę. A sami kontrują, jak widać zresztą. Nieudana akcja zawodnika z numerem 9. No całkiem nieźle grają. Podoba mi się ta zagrywka, którą trójeczka gra. O, to właśnie element, którym najbardziej upatruję jakichkolwiek szans na punkty dla trójeczki. Z kontrataku? Tak, z kontrataku, nawet za 3. No ale żeby zagrać dobry kontratak, trzeba lepiej bronić. Zostali skarceni przez Pawła kolejną trójeczką. Dokładnie, taka jest prawda. To się stało, nie wiem. Trochę tu z tej ławki troszeczkę nie widać za bardzo, o co tu chodziło. Podanie było w ręce. Okay, w ręce. No, podanie po linii końcowej, przecięte przez zawodnika UWM-u. Out dla trójeczki. Spod samego kosza. Przypomnijmy, że zawodniczcy trójeczki to roczniki 2003-2004, a nawet jeden z zawodników 2005, więc bardzo młodzi. Mikołaj Madekrzej, czego nie widzieliśmy na boisku. Tak, bardzo młodzi chłopcy, nabierają doświadczenia. Tak jest. 17-latkowie. Tak, wynik mówi sam za siebie. Dokładnie. A poza tym chłopaki, oprócz tego, że grają w trzeciej lidze, grają też w juniorach w U19. No przede wszystkim to jest ich kategoria wiekowa i tam prawdopodobnie trener liczy na sukcesy, a ta trzecia liga jest tylko po to, żeby się ogrywać, zdobyć doświadczenie. No i zagrać z zawodnikami troszeczkę z większą tężyzną fizyczną. No dokładnie. Trochę tego przepychania pod koszem im się przyda. Zresztą chyba wcale nie ustępują dosyć mocno. Się przepychają. Nie, generalnie całkiem nieźle wyglądają fizycznie dzisiaj, mimo tego, co nam trener powiedział, że są troszeczkę podmęczeni ostatnimi sparingami. No prawda, to dopiero pierwsza kwarta, a Paweł Drozda w swoim stylu, jak zawsze. No ja sobie nie przypominam, że jak miałam 19 lat, żebym była kiedykolwiek zmęczona.
No i bardzo dobrze, ja też sobie tego nie przypominam, żebym był zmęczony. A może dlatego, że to było tak no chyba, dawno. Że po dobrej imprezie. Czego chłopacy raczej nie doświadczają w obecnej chwili, więc... No, na pewno rodzice mają ich pod kontrolą teraz, bo... Nie no, mówię nawet chociaż o samej pandemii. Że nikt nie może nigdzie wejść, dokładnie tak. Nie ma imprez. Bardzo dobrze, wypatrzony zawodnik, ach, niestety szkoda, błąd kroków. Kroki. Ja też pierwszy raz widzę z numerem 3. Sobol Bartosz. Całkiem nieźle rozegrał tą akcję. Dobre podanie. No i troszeczkę Olsztyn, niecałe 40 sekund do końca pierwszej kwarty. AZS konstruuje akcję. I Paweł Drozda lewą rączką. Kolejny Paweł Drozda. Spod samego kosza. Ostatnia akcja prawdopodobnie, a może i nie. Przechwyt. O. Zmarnował doskonałą sytuację. Drużyna AZS-u. Marek Miałki za 3. Nietrafiony. Kuba Kaufman. Zbiórkę. Oj, oj, oj. Jest tak samo jak Paweł Drozda leworęczna, lecz niestety jego wykończenie rzutu jest trochę znacznie inne niż Pawła. Pomimo większego wzrostu. No i pierwsza kwarta za nami. Na tablicy wyników 28 do 7 dla gospodarzy. Tak, wygrywa AZS-u w Olsztynie. Mimo tego wyniku wydaje mi się, że trójeczka pokazała się z całkiem niezłej strony. Wydaje mi się, że wystarczy, żeby troszeczkę skarcili zawodników AZS-u szybkimi wejściami 1-1. Nie wypominając nikomu wieku, ale... No myślę, że wyciągnięcie Pawła za Drozdę za 3 punkty i ominięcie go to nie powinno być dla nich problemem. No więc właśnie, dlatego też czytajmy nie tylko grę, ale też... No chłopcy się znają na pewno, więc tak wiedzą, kto jakie ma na pewno dobre to, i na pewno strony. Piotrek nie pozwoli im grać 1-1. Raczej jak widać forsują dalej swoje zagrywki i będą to ćwiczyć. No w końcu po to to jest dla nich. Tak, nie mam nic przeciwko ćwiczeniu zagrywek, ale czytanie gry zdecydowanie pomoże im w przyszłości. No na pewno. Wykorzystywanie błędów przeciwników i łamanie oczywiście, ale w odpowiednim momencie. No tak. Podsłuchujemy trochę trenerów. Dobrze. Szepczę? Ja szepczę? No dobra, ja nie muszę szeptać. I tak pać Piotrkę, tak samo jak mnie pewnie. Pewnie tak, zdecydowanie. I zaczynamy już za sekundkę drugą kwartę. Obaj trenerzy dosyć sporo rotują składem. Co chwilę widzimy... Jest opóźnienie lekkie. Chyba tak. Co chwilę widzimy nowych zawodników na boisku. No i Marek Jawor za Kubę Kaufmana. Przypomnijmy, że Marek Jawor jest też pracownikiem naukowym. Tak, jest. AZS. Naukowym. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest doktorem filozofii. Tak jest. Oprócz tego psychologiem. Oprócz tego tak, studiuje psychologię. Nie wiem szczerze, jak to już dalej mu dojdzie. Filozofia na pewno. No i też jest magistrem politologii. Także wszystkie tytuły Marka zdążyliśmy powiedzieć. Na pewno inteligentny człowiek. Inteligentny gracz. Bez dwóch zdań. Profesor. Aha, szkoda tych kroków. O tym właśnie mówiliśmy. O tym właśnie mówiliśmy, żeby wykorzystywać słabości drużyny przeciwnej. No na pewno chciał wyprzedzić kolegę. No. Kozioł zawsze pierwszy. No nie wiem, może Magda wytłumaczy zawiłości tego pierwszego kroku, który powinien być. Można to wykorzystać. Generalnie rzecz biorąc, ostatnio jak prowadziłam treningi z młodzieżą w All Basket, też dostałam propozycję, żeby pouczyć tego kroku zero. Uważam, że
przepisy zmieniają się tak często, że nie przyzwyczajajmy się do tego kroku zero, bo może się okazać, że zaraz będziemy wracać do normalności. Zaraz będziemy wracać do normalnej. Nie, no ten krok zero powoli przychodzi, powoli przypominać zaczynał piłkę ręczną, więc tak, że jest strasznie dużo tych kroków. No wydaje mi się, że ten krok zero, on istniał zawsze, tylko on się po prostu tak nie nazywał. W kontratakach zazwyczaj sędziowie przymykali oko na te, powiedzmy, kroczki. Mi się wydaje, że to jest po prostu jakieś wytłumaczenie tego NBA-owskiego przyzwyczajenia do kontrataków, dokładnie. Gdzie tam robi się po 5-6 kroków. Być może teraz mają jakiś tam margines błędu, który mogą wykorzystać sobie sędziowie i nie muszą się przyczepiać do tego. Jak być to może. Mówi się. No i teraz był ten krok zero, powiedzmy. Trochę szybciej złapała na piłka niż po... Oj. A tu Marcin nocno naciskał Maćka. Wymusił na nim błąd. No to o czym mówiłeś przed chwilą, że trener Wirchanowicz chce, żeby zawodnicy jego raczej starali się kręcić tą zagrywkę, którą grają. No a tutaj nie wiem, podjęcie próby gry 1-1. W sensie mecz czy trening? Czy generalnie, że... Nie, no oczywiście, no ja... Na trening jakby, no przenosisz to na mecz, wiadomo, ale nie jesteś w stanie meczowych warunków zrobić na treningu. Jest presja, są ludzie, jasne. Jest presja dużo większa na meczu, są sędziowie, prawdziwi, powiedzmy. W których brak reakcji kibiców, no akurat tak, ale jest drużyna przeciwna, są sędziowie stolikowi. Piłeczki grają strefą, więc ciężko jest im zostawiać. Marek dzisiaj chyba nie trafi, co? Ze trzy. I czas. Dela. Prawdopodobnie trójeczki Olsztyn, bo nie widziałam, kto poprosił. Jeszcze po przerwie nie trafili punktów żadnych. Stają dalej na siedem. No niestety, tak to wygląda. Przy strefie jest ciężko zostawić, bo nikt tak naprawdę nie ma swojego zawodnika, tylko kryje strefę. No i teraz UWM wykorzystał tą sytuację i 3 czy 4 razy zbierali w ataku, aż skończyli. No i trener... Nie wiem co, jak wejdzie taki kub. Czy nie? Nie, no tak. Nie mają zawodników, którzy mogliby ich pokryć jeden na jeden. Nie, mają jednego takiego, ale dzisiaj go akurat nie ma. Wiesz, to mają 2 metry i 3 centymetry, natomiast dzisiaj go akurat nie ma. Ale nawet jakby był, no to i tak jest ich dwóch, więc no właśnie. Nie pokryje. W pewnym momencie zawsze będzie jakaś przewaga wzrostu dla UWM-u. Podwójny czas mieliśmy taki. Nie wiemy, kto był pierwszy, przegapiliśmy ten moment, więc... A co w takim przypadku? Jak to dwóch trenerów weźmie teraz? A, kto pierwszy? I tej drużynie przypisują? Tak. No dzisiaj chyba nie będzie miało to raczej znaczenia większego. Bardzo fajnie zawodnik z numerem, bardzo mi się podoba ten chłopak. Kozłowski Oliwier, jak wykorzystuje właśnie, ma fajny ciąg na kosz. Co najważniejsze, idzie prostą linią do kosza, stara się... Nie idzie takim bananem, tylko jak już mija, to idzie prosto. No, obserwuję to ze swojego zawodnika, którego kryje i reaguje na to. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejne 2 punkty dopisane dla trójeczki. Jak jest, ruszyli w tej kwarcie w końcu. 36-9.
Myślę, że w tym właśnie powinni upatrywać swoje szanse właśnie w wymuszaniu fauli i kończeniu osobiste. O, Paweł w końcu nie trafił spod kosza. Piękne, dobre. Niestety, Marcin dobrze wyczytał to. I Marek Jawor z kontry od Pawła. Piękne podanie z tyłu, za plecami. Mini pick and roll gadany z boku. No, kolejne podanie w poprzek, no niestety. Nie odpuszczaj młody człowieku, dawaj. Ach, szkoda. Adrian Krupiński trochę odpuścił. Kolejna bardzo dobra akcja. Oliwiera. Wejście na faul. Nie, to nie było. Nie, Oliwier, tym razem przepraszam. Radosław Ogonowski. Radek Ogonowski. To jak mówiliśmy, Paweł nie zdążył na nogach, sfoulował, tak? Tak jest. Ja myślę, że zawodnicy trójeczki wszyscy są takiej samej więcej postury, tego samego wzrostu. Pozwala trenerowi ratować. Mają po 19 lat, to ciężko by było, żeby się aż tak jakieś bardzo 19, różnili. Magda, co ty im dodajesz po tak, dwa, jak oni dopiero... 17, oni jeszcze do 19, to jeszcze może rosną nawet, a co tam? No i Paweł sam pod koszem totalnie. No, nie zrozumieli się chłopcy. Statystyki rosną. Nie mamy jeszcze połowy, zaraz za moment będzie połowy drugiej kwarty, a zaraz będzie 50 punktów. Trudno. Trójeczka będzie chłopcem dobyciem, no, zbierać doświadczenie. Natomiast wyniki pewnie takie będą. Wysokich chłopaków nie ma na boisku, to... No, wysokich jak wysokich, no 1,90 Hubert, 1,90 prawie Marek. To o czym mówiliśmy, że... No i Bartek też ma 93. Tak, no że wcześniej grali strefą, teraz mogą grać jeden na jeden. No, już każdy Tomasz, swego... Tomasz tak Małek naprawił swój błąd, już jest wysoki z powrotem. Już jest wysoki z powrotem na boisku. No. Chociaż Kuba Kaufman równie dobrze mógłby grać i na niskim skrzydłowym. Jest na tyle sprawny, że w obronie dawałby radę spokojnie. Karcą każde złe podanie bezlitośnie. No niestety, no. Nie zatrzymują chłopaki kontrataku. Mogliby się tu szybciej wracać. Chłopaki z trójeczki, ale to też ładne minięcie. Niepotrzebnie oddawał mógł wymusić osobiste sobie. Ewidentny błąd zawodnika WM-u wpuścił do środka. Młody zawodnik trójeczki wykorzystał ten błąd i wymusił faul. Faul gospodarzy. Już czwarte, dokładnie, więc... A to też pokazuje, że nie za bardzo walczą w tej obronie. O, dobre brawo, wejście. Bardzo ładne wejście. Piotrka Szczepańskiego. Podanie widmo. Do zawodnika widmo. No, to też dobra jedna akcja, jeden na jeden. Rozochocili się troszeczkę. Tak jest. No, nabywają pewności siebie, jakby nie patrzeć. Wynik na tablicy 46-11. O, bardzo dobrze. Tymek Tański, całkiem niezła akcja. Szkoda, że nie zakończono punktami. Oj, niedolot. Bartka Reszki. I szybki atak zespołu trójeczki, bardzo ładne odegranie, 3 punkty i 3 punkty na koncie trójeczki Olsztyn, Wojciechowski Paweł. Tak jest. Pierwszy rzut za 3 trafiony.
statueczki. Tak, tak. Zdecydowanie tak. Miejmy nadzieję, że będzie miał ktoś dwucyfrową liczbę punktów dzisiaj. Poszczególnych zawodników oczywiście. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od trenera Tomka Małka. Kolejne dobre wejście Oliwiera. Bardzo ładna akcja. Jak tam będzie grał, to może się w końcu pokaże gdzieś. Za moment gdzieś go przechwycą, może w następnym sezonie już przejdzie do jakichś seniorów. Większych, starszych. W jakimś bardziej sensownym klubie? No, w jakimś, może niesensownym klubie. No. Ja nie będę narzekał na kluby. Im więcej ich jest, tym lepiej dla mnie. Sam promowałem tą trzecią ligę, żeby w końcu przez Warmię i Mazury organizowane. No tak, w tym roku dosyć sporo zespołów się zgłosiło. To oczywiście na plus zapisujemy. Zapotrzebowanie na koszykówkę w Olsztynie wśród fanów jest, bo wspominając zeszłoroczne rozgrywki, które co prawda odbyły się tylko w lutym, ale jeszcze można było wtedy wejść na... A, piękna akcja. Kontynuując moją myśl, w zeszłym roku w trakcie rozgrywek trzeciej ligi, no hala w Kortowie była pełna, prawie na każdym meczu. Który też trzeba przyznać, że w tym roku bardzo dobrze się spisuje i też nikt tego praktycznie nie zobaczy. Chyba tak. Kolejne dwa punkty. Zawodnicy trójeczki troszeczkę rozwinęli skrzydła. Wynik odbił. No, zawodnicy UWM też troszeczkę są zmęczeni, już widać po twarzach, po kolorach. Po kolorach na twarzy oczywiście. Widać, Paweł Drozda szybko odpoczywa. Tak, widzę. Oczywiście. No na razie to chyba nie jest, bo zamknięte są siłownie. Chyba, że ma jakiś do... No akurat moja nie jest otwarta. No Kuba akurat chodzi tam, gdzie ja pracuję, więc nie chodzi. Być może korzysta na siłowni w Kortowie. Tak, dokładnie. Wiemy, że siatkarze mają swoją siłownię, dzięki temu mogą normalnie trenować. W sensie siłowni na basenie, czy basenu? Basen? Tak, no baseny są otwarte dla klubów. Niedawno odbyły się mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego. Znaczy na początku dosięgnęły, a później po apelach. Tak, dokładnie. Ostatnie 45 sekund drugiej kwarty. No i kolejne punkty. 20 punktów. Myślę, że już troszeczkę okrzepli chłopcy dzisiaj, już troszeczkę mniej stresu na ich barkach. Pazurki. Ach, szkoda tego podania. To trzeba tą akcję przetrzymać do końca. Zostało 16 sekund. Takie podanie bez sensu. To tak na przyszłość. Ej, dwa punkty z faulem. No i właśnie tak to wygląda,
16 sekund do końca, złe podanie i od razu skarcenie przez najbardziej doświadczonego zawodnika. Jak nigdy. Czekał na to cały sezon. Nie, czekał. Tak. Bardzo fajna akcja na zakończenie drugiej kwarty. Kolejny. Zresztą. Nie wiem, czy będzie nas teraz słychać, czy panowie nas wyłączą. Wynik 58-22. I 15 minut przerwy? 15 minut. Tak jest. Także zapraszamy państwa na drugą połowę. Na drugą połowę, na trzecią kwartę za około 15 minut. Mi? To można wyłączyć. Witam pana redaktora. No jasne. Zdążysz na koniec meczu? A, to jest tutaj? No, lecz, spoko, przypilnujemy.
zmniejszyliście, żeby nie tam. Nie, no dobrze, dobrze. Może ja mam tą słuchawę trochę daleko, bo miałem ją tu. Nie, tak, miałeś tak mocno. Jeszcze tak cicho gadałeś, no. To jest w ogóle. A cicho gadam? No, cicho gadam. Oj, sorry. Dobra, teraz będę krzyczał. Nie, no, nie musisz. Żeby mnie było słychać na boisku. A to już? Tak, śmiało. Ja... Państwo, bo przerwiem, Michał, nie wiem, czy nas było słychać, ale tutaj sobie żartowaliśmy trochę, więc może Państwo słyszeli. Nie, no chłopaki mówią, że dopiero nas włączyli, także spoko. Jeszcze nie krzyczałem. To jeszcze może nie, udało się nie krzyczeć. Mamy, że... 50... Tak jest. Trójeczka już wyszła, to znaczy, że mają więcej pewności siebie. Znaczy, że tym razem... No, pokazywał. Oby, oby. Że jest ok. Kciuk do góry. Od sędziów zaczynamy trzecią kwartę. Zobaczymy, co oba zespoły przygotowały nam. Och, piękne podanie. No tak właśnie trener Tomasz Małek przed spotkaniem mówił, że jego jakby celem nadrzędnym są ampy i z tą oto myślą ćwiczą. Dokładnie, dokładnie tak. Ach, 3 punkty. Zawodnicy, tak. Tym razem UWM zaproponował nam granie strefą w obronie. Oj, piękne 3 punkty. Kolejny raz już Radek Ogonowski. Ewidentna dziura, tak, tak. Ewidentna dziura w obronie w zerze. No nie. Głośniej. Ten. Teraz jest dobrze? O, dobra. Michałowi nie stykał mikrofon. Co za malfunkcja sprzętu. Ja tutaj piękne rzeczy mówiłem. Ej, fajnie, fajnie, znowu. A propos tej akcji troszeczkę znowu... wcześniej UWM-u, no to podanie nie miało prawa się udać, bo ani nie stworzył przewagi tym wejściem. Jedyne, co mógł zrobić, to rzucić. Kolejny atak pozycyjny. No tutaj bardzo ładnie widać przewagę wzrostu Marka. Bardzo wysoko piłkę. Ten... Myślę, że mógł robić kółka rękoma i tak, w górę, tak. Jakby nikt mu nie sięgnął tej piły. Po raz kolejny raz te same akcje trójeczki do rogu. I Bartek za 3. A, dobrze, całkiem nieźle rozegrali tą akcję. Rozrzucono. Nieźle rozrzucili. Po raz kolejny Paweł do Marka. Trzeba przyznać, że mimo tego, że tak dużo przegrywają, no to starają się grać całkiem mądrze. No nie ma takich aż tak strasznie głupich strat. O. Czas dla trenera Wirchanowicza. Nie wygląda to naprawdę źle. Myślałam, że skoro to będą młodzi chłopcy, że będą się częściej może podpalać. Widać, że ładnie są przez trenera Wirchanowicza ustawieni. Kręcą te zagrywki, starają się wykorzystywać słabe strony przeciwników. Wiadomo, brakuje im doświadczenia, więc... Więc dlatego taki wynik mamy na... opanowania do tego dojdzie. Całkiem nieźle to... Myślę, że z jednego czy dwóch wysokich dorzucić i mogą zacząć biegać, bo zaczną zbierać piłkę. Trochę lepiej się im to ustabilizuje. Myślę, że wtedy dopiero mogliby pokazać naprawdę, co potrafią. No też bierzemy cały czas pod uwagę, że grają z dorosłymi mężczyznami. To
ciągle są młodzi chłopcy, jak więc... Jak na 17-latków radzą sobie. Tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Trzeba przyznać, że radzą sobie całkiem nieźle. Nie, że tutaj będziemy o wszystkim mówić w superlatywach, ale podoba nam się, jak są ustawieni przez trenera. Miałem okazję akurat oglądać w walku, bo muszę powiedzieć, że już wcześniej pokazywali całkiem nieźle. Zresztą grając przeciwko drugiej drużynie UWM ostatnio też dobrze grali. Ach, kolejna widowiskowa akcja. Popisowa akcja Marcina z Kubą. Bartek z Oliwierem na rozegranie to całkiem dobry pomysł. Strata Tymka. Bardzo dobre zbicie piłki Markowi Jaworowi. Nie dali mu zagrać do kosza. Bardzo dobrze. Dobry switch Bartka i akcja 1 na 1. Myślę, że chyba podsłuchali twoje, jak nagle zaczynają wyciągać tych wysokich graczy i grać 1 na 1 właśnie szybkim. Bardzo dobra, kolejna akcja. Radka. Stanie na jeden. Szybki powrót do obrony, przez to zmusili zawodników UWM-u do gry w ataku pozycyjnym. Myślę, że kolejny raz ta sama akcja, już powoli zaczynają gracze trójeczki czytać. No dokładnie tak. Z tobą, Michale. Kończył tego lewą ręką od przeciwnika. Oj, rośnie 76 do 26 dla zawodników w białych strojach. O, troszeczkę na pamięć, tak, no look pass na pamięć trochę. Widzę, że już zawodnicy grają kolana. Tak. No tak, to prawda, jest dosyć cicho. Tak, nad tym zdecydowanie
Też zawsze musi pracować. Chyba taka pierwsza aż tak widoczna kontra w wykonaniu zawodników trójeczki. No jakby zaczęli tak od samego początku grać, to ten wynik byłby całkiem znośny. A propos to, co przed chwilą wspominaliśmy o komunikacji w obronie, no to rzeczywiście to są mankamenty młodzieżowych drużyn. Przede wszystkim każdy się jednak skupia na tym, żeby nie popełniać błędów, a nie komunikuje się z... Ach, szkoda tej akcji. Jak to się mówi, dokładnie, jak to się mówi, proste rzeczy najpierw, kombinacje troszeczkę później. Ale to już chyba jakieś pierwsze znaki rozluźnienia. A takie podania? Tak, być może, być może. Ośmielają się do jakieś inne akcje. My co mają do stwierdzenia? Osobista Bartek Reszka. No, tak jak mówiłeś na początku. Zaskoczył. No i bardzo dobrze. Tutaj ławka podpowiada, że jeden celny na 4 rzuty, czyli... Niechlubne 25% skuteczności. Dekoncentracji w trójeczce. No, zwykłe podania zaczynają. Tak, trzeba przyznać, że jednak no, młodzież gra takimi falami, tak? Potrafią zdobyć kilka punktów z rzędu, później nie wiadomo, czy to jest rozluźnienie, czy wtedy UWM się troszeczkę bardziej spina. Po tych kilku punktach i... Nie, oni chyba już gonią tą... Być może, być Nawet może. Nawet najlepszy skład gra cały czas praktycznie. Sporadycznie. Nie, no Tomek mówił przed meczem, że będzie jednak rotował tym składem, bo też chce poćwiczyć warianty na inne spotkania. Nie. I całkiem niezły wynik. W przyszłym roku? W przyszłym sezonie? No w porównaniu z tą ligą, w której wszystkie mecze rozegraliśmy w lutym. To był tak bardzo krótko. Zdarzało się. Tak, ale zdarzyło się, że tutaj na sali byliśmy chyba 3 razy w dniu. Ale... I już 30 punktów na koniec trójeczki, także wstydu nie będzie. Że jest realne z 20. No, żeby trafiać trójki, no to trzeba decyzję podejmować. Pierwszy faul tej
tej wsparcie. Nawet tego nie musieli wykonywać. Przecież zapisane jest dla gości. Jakieś nieporozumienie w szeregach młodzieży. Kolejna szansa na punkty. Oliver Kozłowski wymusił faul i będą rzuty. Trzeba ustawić się na offense. Tak. Jak na 40-polowego gracza. To... Myślę, że... Nie szanuję twoich gości. Nie no, poduszeczkę ma, więc... Może... Miał na... Dam z tyłu nie... Miejmy nadzieję, nie dla... będzie oglądał tego, chyba że mu ktoś doniesie. Ja sobie potem pozwoli na to. Nie obrazi się. Zdziwiamy, że jeszcze ma ochotę biegać i walczyć z młodzieżą, więc to jak wszystko dla żarty oczywiście. 40 gram. Więc mogę wypominać trochę. No ja niechlubnie się zbliżam do tego wieku, więc... Ale już reaktywować się nie zamierzam. Nie masz zamiaru reaktywować się? Nie, absolutnie nie. Karga? Dlaczego? To już swoje wybiegałam. Nigdy nie mów nigdy. Czy może trzeba by przyjdzie czas taki, żeby pomóc młodzieży się szkolić? Nie. Potrzeba im będzie generała na boisku. Nie ma takiej opcji. No. Nie bardzo dobra akcja w obronie. Ach, jeszcze fauna tam. Czwarty. Pół sekundy do końca będziemy mieli osobiste. No i właśnie tutaj to doświadczenie Pawła. No, doświadczenie Pawła? No jasne. No. Pokazało swoje najlepsze to strony. To będzie pewnie jakiś jego rekord w trzeciej lidze. Dzisiaj punktowy. Chyba rekord w ogóle. W każdej lidze. Paweł Drozda, superstar. Zaledwie 50 punktów. Ale to nie jest, gdybyśmy to zapisali, bo to aż tak to praktycznie nie wygląda, że jest aż tak duża przewaga. No nie. Dodać im trochę centymetrów i że były spore problemy u WM-u z wygraniem tego meczu. No być może trenerzy obu zespołów przyszykowali na ostatnie 10 minut jakieś nowinki. I myślę, że small ball w wykonaniu WM-u pozwoliłby na ocenienie kilku nowych zawodników. A przecież oni tak dużo trenują. Młodzież mimo tego, że rozegrała w tym tygodniu kilka spotkań, nie wygląda aż tak źle fizycznie, więc... Szkoda, że nie ma dzisiaj Mateusza Ciborowskiego i Szymona Czeborczyka. Myślę, że mogliby spróbować troszeczkę zaskoczyć zawodników starszych kryciem na całym. Dlaczego nie? Może jeden na jeden? Ja nie wiem, na ile oni sparingów dużo grali w tygodniu. To chyba trzeci mecz jest ich, więc... Więc być może rzeczywiście są zmęczeni. Bardzo duże wrażenie robią dwóch przynajmniej graczy. Trzech w sumie. Numer trzy Bartek Sobolewski. Numer 8 Oliver Kozłowski. No i grający obecnie z numerem 7 Piotr Szczepański. Wszystkie ten
rzut. No widać, że AZS ciągle ma dużą ochotę do biegania, do gry. Tak. Pobudzeni po przerwie. Wrócili. Bartek Sobol robi wszystko. Zbiera, podaje, rzuca, wejść, wchodzi. No tak wygląda młodzieżowa koszykówka. No, to tak naprawdę w tym momencie jeszcze nie możemy powiedzieć, na jakich oni pozycjach będą grać w seniorskim baskecie. 17 lat. Więc tak naprawdę powinni umieć wszystko. Każdy z tych zawodników powinien być uczony gry jak rozgrywający. Z bardzo dobrym kozłowaniem, z przeglądem boiska. Koszykówka idzie w tą stronę, że rzuca się trójki z każdej pozycji. No, chyba jednak troszeczkę się znam na koszykówce i jednak przewidziałam, co trener chce zrobić. Zbiórka trójeczki, kolejny raz sposobność do kontrataku. Wejście Oliwiera. No szkoda tego niedokładnego rzutu, bo rozegrali w akcję bardzo dobrze. Taki troszeczkę opóźniony, szybki atak. Bo tak naprawdę po dwóch podaniach nastąpiło wejście do kosza. Akcja w obronie. Bardzo dobrze. Nie no, wejście było niezłe, niezłe. Tak, tak, tak. No, zobaczył dziurę w obronie, zaatakował kosz. Teraz ładnie wyszedł, idealnie do rzutu. Z wykończeniem problem. No, ale to takie, tak to jest w tym młodzieżowym sporcie, że ten rzut no, pozostawia jeszcze dużo do życzenia, jest naprawdę nieregularny. Nie wiem, pamiętam kiedyś juniorów AZS-u, czy innego, chociażby właśnie Radka Dymka, lat 17, po 70. punktów albo lepiej. No ale to były jednostki, to wiesz, to też nie ma co porównywać. Chociażby tutaj trener Piotr Wilhanowicz też trochę trafiał trójki i to tak pięknie. Jeszcze już w wieku 17 lat. Ale prawdopodobnie jeszcze grając przy... Chyba nie juniorzy, nie? Oni rocznikowo już chyba są starsi. No ale grając przeciwko swoim rówieśnikom gra się troszeczkę inaczej, a grając przeciwko starszym zawodnikom też gra się troszeczkę inaczej. No mówię, to są te emocje, presja. Przeszkadzało ci teraz 17-latkowie, czy nie 17-latkowie. Oni chcieli grać i rzucać. I tu też chyba w sumie tak nie wygląda tak źle. Też chcieliby, że tylko może... To na razie nie trafiają. Siły. No i wykończenia na dzień. Ach, no beznadziejne to rozegranie tego szybkiego ataku. Wymęczyli tą zbiórkę w obronie. No ale tak jak mówię, troszeczkę więcej doświadczenia przy tym nawet wyprowadzaniu, jeżeli... Drobinę przytrzymać. Dokładnie, no przytrzymać, dokładnie, no wymusić faul, bo to podanie wiadomo było, że ono nie przejdzie, nie było szans na to. Co mam do powiedzenia, tak. Mogę też... Personalny trener ma do powiedzenia. Mogę też powiedzieć, co mam do powiedzenia od razu po meczu. W sumie taki się taki najgorszy pomysł. Wejść do nich, mówić im, jak słuchaj. Nie wiem, no nie muszą, no. To dopiero z czasem przychodzi później, że ktoś chciał coś mądrego przekazać. Może i słowa ze... Mówisz za cicho po prostu, no mówię ci. Dalej mówię za cicho? Tak mi się wydaje, Michał. Nie, nie słychać. Mikrofon spadł mi w dół znowu. Nie dość, że masz tą maskę na brodzie, to jeszcze mikrofon z dala od ust.
Aj, całkiem niezła, całkiem niezła. No, może jednak miałeś rację i uda im się przekroczyć 50 punktów. I trener Piotr Wirchanowicz poprosił o czas. Tak jak już mówiliśmy. Wskakuj tam za tablicę, pokazuj, co mają grać. No nie, no chyba nie tym starym koniom. Oni mają trenera i zresztą nie wiem, czy im się już da coś przekazać. Takim młodym chłopakom, nasze studenci. Studenci, tak, tak. Wieczni. Studenci. Wieczni. I Marek Jawor, słuchaj, ty jeszcze masz. Czemu nie? No Marek, tak, Marek jest wiecznym studentem. Wiecznie młody człowiek. Wiecznie młody człowiek. To prawda. Ach. Że no, kibicujemy trójeczce, możesz rzucić pić. A, oczywiście, tak, tak. Ja bym chciał zobaczyć w końcu trójkę jeszcze jedną. Nie wykonano. Da. Dobrze, że rozrzucają piłkę. Tak, tak, nie, no pozycje mają, niestety nie trafiają. No ty, po tych... Tak, po... Całkiem nieźle rozbijają tą strefę, niestety troszeczkę niedokładności przy rzucie, ale no z tego zara no mają pozycję, mają pozycję. Być może teraz coś ukują. Za 3 punkty. No już pierwsza pozycja stworzona. Znowu rozrzucić. Oddać do rogu i kolejne raz. O, piękne podanie pod kosz. I do rogu, tak, jak mówiłem. Pięknie. No szkoda, że nie wpadło. Tak, mamy tutaj informację, że jednak szepczesz, Michał. Tak. Przepraszam, ale mikrofon mi cały czas latuje do dołu. O. Może zaraz będziemy mieć trochę słuchać. No ja po prostu mam tak donośny głos, dlatego. Może mnie słychać zdecydowanie głośniej niż Michała. Problemy techniczne. Poczekaj, zaraz za moment naprawimy to. O, i 2 punkty. Trójeczki, 39 na koncie. Kolejne punkty Bartka, nie? Rzeczywiście może uda się te 50 punktów zdobyć. No tak przy okazji Bartek Sobol wyrasta nam tutaj na lidera trójeczki, jakby nie patrzeć. A. Rymek Tański w kontrataku. A i zbiórka tej WM. No i teraz Marek mamy tak zwany ping-pong w jedną, w drugą stronę, tak bieganie. Jest. Trochę run and gun koszykówki nam się to zrobi. Ale dobrze, to upatrujemy szansę 50 punktów w tym. Dokładnie, dokładnie. Tak czekamy, aż jest jeszcze 5 minut, więc być może uda się trójeczce te... Oj, bardzo niedokładny rzut. Chyba trochę wyczarowałem te rzuty za 3 punkty i teraz wszystkie są za 3. Może... I dlatego... No tak, może ten komentarz głośny. Akurat. No... Przycisnąć panów... A wasz, w końcu się zdecydowali. Na całym boisku. Na wyjście, nie? Panów starszych, 20 parę lat, jen. Poczułem się staro. Są starsi od... Pewnie... Jego? No i mamy end one akcję. I już 41 punktów, może 40. Tak kibicujemy do 50. 50 rzucą. I utrzymają do 100 chłopaków. Nie, no. A nie wiem. Jak się rozszaleją. Wszystkie nerwy już im puściły. Trener Małek chciałby tutaj... To chyba nie ma za bardzo aż takiego wyboru do wpuszczenia. No ale uśmiechnięty, zadowolony, wynik cudowny wręcz. O, wreszcie jakaś agresja. Dobra, dobra. No jednak umieją bronić. Ach, szkoda, że Marek Jawor nie zdecydował się na ten 3. No szkoda, szkoda, niech zgadnę, że... kto rzucał, Marek Miałki? Który to już raz z rzędu będzie z 7? Nietrafiony? No też już jest troszeczkę zmęczony, więc... No na początku w ogóle nie był zmęczony. Też nie trafił.
Wiem, że trochę szydery poszło z mojej strony, no ale no ile razy można rzucać? A nie, czekaj, ja rzucam szalami 13 razy i też... Ten akurat rzut był wymuszony, kończył się czas, więc jakby usprawiedliwiamy to. No bardzo dobra fajna akcja, 2-1. No myślę, że... Przełamują się. Myślę, że może w następnym meczu już trochę więcej pokażę. Wydaje mi się, że... To co, zniszczy jego i zniszczy kudy. Wydaje mi się, że... Nie. Ale nie strach w oczach, bo okazuje się, że umiejętności także posiadają, więc... jakby przed następnymi meczami troszeczkę więcej wiary w siebie i... Aż później... Coś czuję, że wcale tak dużo nie przegrywają. Tak. Jeszcze zostało nam 3 minuty 34 sekundy do końca tego meczu. Minus 50 punktów. Źle wymyślają. Utrzymuje się. Tak, bardzo dobrze. Tak. No. Utrzymuje się 50 punktów. Już podkreślaliśmy kilkakrotnie w tej relacji. Aż takiej tragedii na 50 punktów to nie ma. No nie, nie. Zresztą przed chwilą mówiliśmy o tym, że może, że gdyby nie, tak, nie podeszli z takim mocnym respektem do tych wspólników, to z szacunkiem może nie, ale... To rzeczywiście mógł ten wynik wyglądać troszeczkę lepiej. No właśnie. Kolejne punkty Pawła. Mają przewagę. Celny osobisty. I drugi 95-43. I ostatnie 3,5 minuty tego spotkania. W sumie chłopaki z WM ustanali obroną strefową, to może by tak jednak więcej rozrzucali gracze z trójeczki. No. Taki trochę odpalony rzut. No tak nie było aż takiej czystej pozycji, żeby no, tak w trzeciej sekundzie akcji kończyć. Tym razem ustali. No takie troszeczkę samobójstwo, wchodzenie przed... Tak jest. Pod marka. Nie wierzę. No w końcu 2 metry, 3 centymetry swoje robią. No i kolejne punkty Pawła. Oprócz tego Marek też dzisiaj po rekord kariery. Wykorzystuje jakby swój zasięg, tak? Ma cały czas ręce w górze. Nie tak, no wiadomo, jeden z lepszych obrońców w lidze w ogóle, jeżeli chodzi o podkoszem. Kolejny pokaz z kroku zerowego. Bardzo dobra akcja. 101 punktów na koncie, nawet nie zauważyliśmy, kto stawia piwo. Zasadny punkt. To ktoś stawia piwo? To jakaś tradycja? Tak, standardowa. To ja nie wiedziałem. Szkoda, że piwa nie piję. No, piwo to tak umownie, oczywiście. Mamy 2 minuty do końca prawie i... No, kibicujemy cały czas, tak. Kibicujemy cały czas te 5 punktów. Ach, już myślałam, już chciałam się cieszyć, że tylko 2 zostały punkty. Widzę, że UWM włączył 3. bieg. Jeszcze na koniec spotkania. Taki sprint przy dzisiaj, no, niskiej temperaturze w hali w Kortowie. Myślę, że tak. O! Paweł Drozda z takim ślizgiem.
Rzucił się na numer. Tak, Paweł, imponujący, imponujący rzut na taśmę. Nie wiem, z którego salonu fizjoterapeutycznego Paweł korzysta po meczach. Czy z jakichś zimnych kąpieli? Paul w ataku Pawła. Jeszcze minuta, czy uda się zdobyć te 50 punktów? Pan sędzia się teraz uaktywnił na sam koniec meczu, to mnie zawsze dobijało. Końcówka meczu, a... No niestety nie udało się, ale miał swoje szanse. No wydaje mi się, że to będzie ciężkie te 5 punktów, które mamy. Cały czas z moim mikrofonem. Ja zawsze mówię, że jak są problemy techniczne, to znaczy, że nie ma się nic ciekawego do powiedzenia. Naprawdę? To ja mam tyle rzeczy do powiedzenia. Ja bym z miłą chęcią, no, akurat kończy się mecz, nie? Całkiem przypadkowo. Dobra. Czekamy, czekamy na te 50 punktów. Może się uda. A i szkoda. Kolejna, no, szansa trudno. Zmarnowana. Ale znowu kontra, więc szybko sekundy polecą, więc może czas jeszcze będzie na to, żeby trafić. Tutaj trener trójeczki troszeczkę załamany. Niestety wynik końcowy 100-45. No trudno, nie udało się rzucić 50 punktów. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przed mikrofonem mówiła dla Państwa Magdalena Gawrońska i Michał Czarlecki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.